Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Martą Kaletynową-Młynarską. Część szósta. Po co archeologom historia? No, to jest problem. Dlatego, że jeżeli archeolog jest zainteresowany epoką kamienia i bardzo wczesnymi epokami, neolitem i tak dalej, to jest przecież też bardzo są piękne wyniki badań, prawda, naszych kolegów i koleżanek. Także to nie wchodzi w grę. Ale jeżeli już jest ten czas historyczny, oczywiście na pewno ta wiedza źródeł pisanych jest potrzebna, ale to też taka orientacja jest potrzebna, tak, że można powiedzmy sobie zasięgnąć czy w jakichś kronikach wiadomości, czy są przecież te wydawane już źródła, dokumenty, prawda, i potem i regesty są też. Także myślę, że to powinien też archeolog wiedzieć, że może sięgnąć do tego, czy wzbogaci wiedzę, czy potwierdzi istnienie danej tam osiedla, czy coś, to na pewno jest bardzo potrzebne, ale to już jednak się należy do tego już w kamie średniowiecza, wczesnego średniowiecza, tak, to jest potrzebne. To jest skazane wręcz, tak można by powiedzieć. Jak przez lata zmienił się Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk? Wtedy po pierwsze było więcej środków finansowych. Nie było problemów ze sprawami właśnie czy badań, czy tak samo były możliwości naboru młodych na etaty. No teraz jest to bardzo, bardzo skąpo to wygląda, bardzo, bardzo biednie, no. Tak? No rzeczywiście jest problem. Przede wszystkim muszę powiedzieć o tym. No a jeśli idzie wtedy może bardziej było to tak egzekwowane, więcej było osób w tych pracowniach, kierowników, którzy się bardziej zajmowali i tak dalej. Teraz to troszkę tak to wygląda luźniej. Tak. Mniej jest tak utrzymywanej takiej bardzo dyscypliny jakby, no dyscypliny czasowej czy coś, no znaczy czas jest oczywiście, ale tak nieomal na co dzień, bo tak to początkowo było bardzo tak, były godziny powiedzmy dwa razy w tygodniu żeśmy się spotykali, to wszystko było obowiązkowe i tak dalej. Teraz jest większy luz, tak ja przynajmniej to traktuję. Jakie są najważniejsze zmiany, które dokonały się po 1989 roku? No tak. To na pewno się zmienić musiało, ale powiadam, że jeśli idzie o sytuację finansową, to jednak na początku było naprawdę więcej możliwości. Były te konferencje urządzane raz do roku. To przecież kosztowało, a jednak miało wielką wagę. To w grudniu zawsze były, że była wymiana myśli i ludzie się poznawali. To też nie było bez jakiejś, no naprawdę to było słuszne. A teraz po prostu nie ma środków na to i koniec. No.
Jeżeli chcesz coś zrobić, no to pojedziesz tam, się przedstawisz, że jesteś stamtąd, czy tam się jakąś kwerendę zrobić. Może ci, którzy są na przykład koledzy w Radzie Naukowej, no to też się poznają, no ale Rada Naukowa to jest ograniczona, prawda, jeśli jest niewiele osób. No i tak to wygląda. Muszę powiedzieć, że właśnie jest... Myśmy na początku wszyscy się w Polsce znali. Dzięki tym właśnie dorocznym spotkaniom. I to naprawdę było... To nie tylko było, że wieczorem się szło, prawda, na dancing, czy tam powiedzmy jakoś tak wesoło się spędzało, ale na pewno jest to przyczyna głębsza. Tak. Przecież na przykład no, kolegów z Łodzi żeśmy znali tego, no to, ale w ogóle nie ma o czym mówić. Oddział Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. To objął profesor Hołbowicz, jednocześnie uniwersytet i placówkę kierownictwa badań, ponieważ był bardzo człowiekiem na lewo, co bardzo jakoś się wyróżniało w całości. I w związku z tym profesor Hołbowicz no był raczej trudnym człowiekiem i właściwie ten zespół wrocławski był taki, powiedzmy, na boku. Także były bliskie kontakty z innymi środowiskami. Gdańsk, Łódź oczywiście. Kraków zawsze, no powiedzmy, był z nami, ale Kraków był Krakowem, no to wiadomo. No i tak to wyglądało, że Śląsk przez samą postać profesora Hołbowicza odstręczał. Ale pomału okazywało się, bo właśnie przez te archeologiczne też zainteresowania, ja miałam tą kasztelanię milicką, moja przyjaciółka kasztelanię głogowską, to myśmy już tam jeździły. Już okazało się, że tam są koledzy zupełnie, jak to się mówi, do rzeczy. Już można kontakty, były jakieś tam badania powierzchniowe i tak dalej, już żeśmy uczestniczyli. I to tak zaczęło łagodnić. Profesor Hołbowicz potem no, zmarł. I była pani Hołbowiczowa, już powiedzmy mniej ostro to było. Także pomału ten Wrocław się przybliżył. A już jak profesor Henzel wysłał profesora Leciejewicza, swojego najbliższego współpracownika, który objął tą ośrodek wrocławski, kierował nim, no to już właściwie tak, Karol Modzelewski, który wyszedł z kolejnego więzienia, był skierowany, żeby nie wolno mu było go zatrudnić w Warszawie, tylko gdzie indziej. Więc właśnie był we Wrocławiu zatrudniony i mieszkał w naszym więzieniu. I nieraz było tak, że tam go śledzili i on tych panów, panowie, po co tak marzniecie, proszę bardzo, proszę bardzo, wejdźcie. No były takie, no powiedzmy, może nie całkowicie komiczne, ale takie sytuacje. I tam mieszkał Karol z rodziną, później był znowu aresztowany i później już jakoś to inaczej to było. No i potem on senatorem został przecież, więc tak. No i tak jakoś... Pani Ostrowska nas nazywała spadochroniarzy z Warszawy, no bo ja doszłam i właśnie był Leciejewicz, jego żona była z Krakowa, no ale byli małżeństwem, więc także nas tam tak patrzała kosym okiem trochę, no ale... I także to tak pomału się jakoś włączało i Wrocław teraz no, jest blisko jesteśmy przy, powiedzmy, centrali i tak dalej. Ale jednak sama osoba profesora Hołbowicza
trochę odstraszała. On miał taki system nawet jakiegoś pisania donosów, jak byłam w kierownicy badań w sekretariacie. No to tak było dosyć odstręczające. Ale potem właśnie to jak mówię, no on... No, bardzo dobre te badania w Opolu zaczęli, bardzo dobre, znakomite, bo zresztą profesor Chobowicz był bardzo inteligentny, to co napisał jest sensem. Ja pamiętam, jedna z konferencji takich dorocznych była we Wrocławiu i była sławetna taka dyskusja między profesorem Jarzdeckim a Chobowiczem na temat ceramiki wczesnośredniowiecznej. No ale szkoda, że tego nie ma. No właśnie może jakiś protokół był, ale to wszystko nie było nagrywane. Ale to były właśnie takie pierwsze jakby kontakty bliższe. Siedziba Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. To znaczy, ja jeszcze przyszłam, jak na Szewskiej byliśmy przy uniwersytecie. To się przychodziło tam raz w tygodniu, bo nie było miejsca, ale wtedy już się remontowało tam ten budynek, bo dostaliśmy na własność więzienie. Tak. I to była jakaś składnica, była taka... No w każdym razie jakieś papiery, książki, nie wiadomo co, ale to wszystko jakieś tak zawalone. Więc była renowacja tego budynku, ale potem tragicznie zabrakło pieniędzy, także właściwie już prawie nie mieliśmy na wyposażenie tego. Bo to od razu już jakoś się bardzo, bardzo źle zrobiło w pieniędzy w instytucie. No ale w każdym razie każdy miał swój kąt i to... Tam gdzieś myślę, że nie straszy.